Dzień dobry. Chwała Bogu. W naszych społecznościach mamy taki dobry zwyczaj, że oprócz dzień dobry mówimy chwała Bogu. Kiedy będąc bardzo młodym człowiekiem, byłem po raz pierwszy na południu Niemiec. Tam również jest takie przywitanie: Gris God. Chwała Bogu. Ja myślę, że to, to przywitanie ma właśnie bardzo, bardzo szczególny wymiar. Dlatego, że kiedy mówimy chwała Bogu, to odnosimy się do Tego, który posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus, Biblia mówi, że przyszedł po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Przyszedł po to, aby wyzwolić. I dlatego apostoł Jan powiada, że jeśli Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I myślę, że wielu z nas dzisiaj jest tutaj z taką nadzieją, że przychodzi wolność od tego, który jest Panem Kościoła, od tego, który jest Panem Stworzenia, od tego, który dał imię Jezusa Chrystusa. Chciałbym, kochani, dzisiaj Was bardzo serdecznie i gorąco powitać. Mamy słoneczny dzień, i myślę, że ten dzień jest również takim dniem szczególnym, dlatego że dla wielu z nas. Może być dzisiaj to dzień, gdzie nie tylko będzie świecić słońce na niebie, ale również ono zaświeci w naszych sercach, dlatego że Jezus Chrystus jest światłością. Powiecie amen? Amen. Jezus Chrystus jest światłością. E, pierwsza sesja, jaką przyszło mi dzisiaj, dzięki łasce Bożej, e, mieć, to jest sesja poświęcona uwolnieniu. Uwolnienie. Ma, słowo uwolnienie ma bardzo szczególne, szczególne znaczenie, ponieważ uwolnienie mówi nam o tym, że jesteśmy czymś związani. Jeżeli jesteśmy czymś związani, to potrzebujemy być od tego wolnymi. A więc e, uwolnienie pokazuje, słowo uwolnienie kieruje nas do miejsca wolności, do miejsca, w którym możemy poczuć się wolnymi ludźmi. Czy macie Pismo Święte? Pokażcie, że macie Biblię. Ja mam swoją również. Więc chciałbym, żebyśmy otworzyli najpierw pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Rozdział pierwszy. Jest to strona, jeżeli mamy nowy przekład, 1226. Rozdział pierwszy. Od wersetu 18, 18, 18 chciałbym przeczytać do wersetu 21. Albowiem, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę, gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego, czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I werset piąty, powiada rozdział drugi, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Widzicie, kochani, kiedy mówimy o uwolnieniu i mówimy o tym, że Bóg przychodzi z wolnością do naszego życia, to musimy mieć świadomość, że ta wolność przychodzi w mocy Ducha Świętego przez zwiastowanie Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Kiedyś pewien profesor psychologii na jednym z wykładów, na którym podczas moich studiów uczestniczyłem, odwołując się do Kierkegaarda, jednego z filozofów, powiedział takie słowa: Cóż to jest za religia, która wiesza człowieka na krzyżu? To jest głupstwo, to jest barbarzyństwo. Oczywiście nie byłem wtedy jeszcze nawróconym człowiekiem, ale słuchając jego i przypominając sobie później po wielu latach słowa, które wypowiedział na tym wykładzie, kiedy mówił o chrześcijańskim filozofie, zrozumiałem, że dla świata mowa o krzyżu jest głupstwem. Mowa o krzyżu jest niezrozumiała. Ale kiedy my dzisiaj zwiastujemy Jezusa Chrystusa, to musimy mieć świadomość, że zwiastujemy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który jest, powiedzcie głośno, mocą Bożą. Więc ja wierzę, że ta moc Boża dzisiaj może Ciebie dotknąć i w imieniu Jezusa, ta sama moc Boża, która stąpiła na apostołów w Dzień Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty stąpił na Kościół, na pierwszych apostołów, na 120 uczniów. Również ta sama moc dzisiaj podczas zwiastowania Słowa Bożego, podczas mówienia bezkompromisowo o krzyżu Jezusa Chrystusa w kontekście wolności i uwolnienia człowieka może dotknąć Ciebie dzisiaj i wyzwolić Ciebie z więzów diabelskich. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy zrozumieć, czym jesteśmy związani. Bo jeżeli ktoś jest związany, musi być uwolniony. Jeżeli mówimy o wolności w Jezusie Chrystusie, to znaczy, że Jezus Chrystus wchodzi do naszego życia, prawda, z wolnością. Dzisiaj wielu ludzi może uważa, że 25 lat, pozwólcie, że odniosę się bo do, do, trochę do polityki, 25 lat mówimy, że żyjemy w demokracji, w wolnym kraju. To niewątpliwie tak jest. Ale niektórzy ludzie myślą, że wolność to jest to jest y, y, robienie wszystkiego, czego się chce. Że wolność oznacza, że nie jestem niczym ograniczony, mogę robić wszystko, co chcę. Mogę zażywać narkotyki, mogę pić alkohol, mogę uprawiać y, seks w różnych miejscach i z różnymi ludźmi, bo jestem wolnym człowiekiem. Ale czy rzeczywiście to jest wolność? Kiedy musisz pić, kiedy musisz zażywać narkotyki. Kiedy musisz robić rzeczy, których normalnie nie chciałbyś robić. Kiedy tracisz kontrolę nad swoim życiem, kto za tym stoi, a może zadajesz sobie takie pytanie, czy ktoś stoi za moim związaniem? Czy coś stoi za moim związaniem? Kiedy rozmawiamy często z ludźmi, którzy piją, oni mówią, mam kontrolę. Mogę sobie. Odmówić, ale lubię to robić, więc nie będę sobie odmawiać. Tymczasem widzimy, że kiedy tak naprawdę mieliby podjąć decyzję o tym, że nie chcą, więcej chwytać za kieliszek, nie potrafią i muszą to zrobić. Kto stoi za tym, że człowiek robi rzeczy, których nie chce robić? Kto stoi za tym, że człowiek popełnia czyny, których się później wstydzi, albo które rujnują jego życie? Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 10, werset 10, ponieważ myślę, że tutaj Pan Jezus bardzo dosarnie i dobitnie powiada i demaskuje tego, który rzeczywiście jest odpowiedzialny za całe zło na Ziemi. Werset 10, rozdział 10 Ewangelia Jana. Jest to powiedziane: złodziej przychodzi tylko po to, aby. Aby co? Kraść, zażynać i wytracać. Trzy rzeczy, które czyni ten, o którym Pan Jezus mówi złodziej. Nazywa Go złodziejem. Ale wiemy, że Pan Jezus, kiedy mówi o złodzieju w tym kontekście, w tym miejscu, to bardzo wyraźnie wskazuje na tego, który którego Boże Słowo określa szatanem, lub diabłem, lub lucyferem. I powiada Pan Jezus, że on przyszedł nie po to, aby dać człowiekowi wolność, ale przychodzi po to, aby go okraść, aby go zniewolić. Wyobraźcie sobie. Te słowa, gdyby one się miały w jakimś sensie zmaterializować, albo może widzicie w swoim życiu jakieś sytuacje, trzy słowa, które definiują działanie szatana w życiu człowieka: to jest kraść, zażynać i, i wytracać. Pozwólcie, że troszeczkę je bardziej e, dokładnie spróbuję je wyjaśnić. Pierwsze słowo, jakie tu się pojawia, to jest kraść. Co znaczy kradzież? Kradzież znaczy, oznacza, że zostaje pozbawiony czegoś, do czego mam prawo. Kradzież oznacza, że zostałem okradzony z tego, co do mnie należało, co było moją własnością, prawda? Coś, co mi się należy i coś, co skrzętnie pielęgnowałem. Kiedy złodziej przychodzi do domu i zabiera nasze rzeczy, to po pierwsze nie ma do tego, do tego prawa, tak? Po drugie, zabiera coś, z czym jesteśmy przy związani, coś, co e, może sprawiało nam radość. Myśmy przeżyli w historii naszego kościoła w Słupsku trzykrotną kradzież, trzy włamania, aż musieliśmy w końcu kraty y, y, zrobić na zewnątrz i, i, i tak zabezpieczyć budynek, żeby już więcej żaden złodziej się nie wkradł. Ale muszę Wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy złodzieje wchodzili przez okno, i, i, I kradli nam przedmioty, które, które służyły w naszym zbożu, i kiedy przyjeżdżałem na, na sygnał że, że policji, że jest włamanie, widok był przerażający i bardzo smutny. I bardzo smutny. Demony i szatan przychodzą z tym samym celem do naszego życia. Nie po to, aby nam aby nam e, stworzyć e, wspaniały czas tu na ziemi, ale przychodzą po to, aby nas okraść z czegoś, co jest bardzo ważne, co jest nasze, co zostało nam dane przez Boga. Jest okraść nas z naszego życia i z naszego szczęścia. Psalmista w 73. psalmie powiada, albowiem moim szczęściem jest być blisko Boga. Szatan przychodzi po to, aby okraść ciebie. Z tego szczęścia, które Chrystus przyniósł. Bo co mówi nam Boże słowo, że Chrystus przyszedł i pojednał nas z kim? Z Ojcem. Amen. A więc Jezus przyszedł i pojednał nas z Ojcem, a szatan przychodzi, aby to nam wykraść, aby nam to zabrać, aby uczynić nas nieszczęśliwymi. Drugie słowo, jakie się pojawia. Ja myślę, że tłumaczę tego, tego, tego tłumaczenia użyli słowa adekwatnego, bo słowo zażynać, jeżeli pomyślimy sobie o, 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 takim, o tym słowie w kontekście tego, co się dzieje, kiedy ktoś jest zażynany, to co tam będziemy widzieć? Krew, cierpienie, ból, strach. To świetne określenie. Wiecie, ja w życiu swoim odważyłem się obejrzeć tylko dwie egzekucje. Oczywiście nie na żywo. Pierwszą egzekucję to było, kiedy, to było wiele lat temu, dwadzieścia kilka lat temu, kiedy leciał w telewizji taki dwuodcinkowy serial Oto Ameryka. Nie wiem, czy widzieliście? Widzieliście? I pamiętacie tą scenę tego, tego skazańca na krześle elektrycznym. Tak to był mój błąd, że ja to obejrzałem. Bo do dzisiaj, do dzisiaj widzę przerażenia, przerażającego człowieka, przerażonego człowieka, który, który przygotowywany jest na śmierć. Oczywiście to nie było zażenanie, to było, to było krzesło elektryczne. Ale jego, jego, jego twarz, jego wyraz twarzy, jego oczy emanowały cierpieniem, emanowały bólem, emanowały krzykiem takim cichym. Ja nie chcę umierać, przerażeniem. I drugi obraz, który odważyłem się obejrzeć, to obejrzałem jedną z egzekucji, którą terroryści e, umieszczali w internecie. Widzieliście, może? I wiecie, e, tu już było zażenanie, tu już było obcięcie głowy. I to słowo, że. Szatan przychodzi do naszego życia, aby nas zażynać. Ono, ono bardzo dobitnie jest pokazane właśnie w tych egzekucjach, kiedy człowiek jest bezsilny. Nie może nic zrobić, nie może się przed niczym obronić. Jest skazany na swojego oprawcę. Oprawca decyduje o jego życiu i śmierci. Kiedyś przyjechali goście z Francji i pomyśleliśmy sobie, że zrobimy nietypowego grilla. A mianowicie na takim ruszcie upieczemy jagnię. Jagnię. Lubicie, tutaj w górach są pewnie, jagnięcina jest. E, mój przyjaciel, jeden ze starszych zboru, e, miał być Mistrzem ceremonii i mieliśmy razem wybrać to jagnię. Tak to pierwszy raz w życiu i ostatni wybierałem. Chociaż jagnięcina jest bardzo smaczna i zdrowa. Szliśmy do, do hodowcy, pojechaliśmy do hodowcy owiec i on nam kazał wybrać ze stada jagnię. Do momentu, kiedy, kiedy myśmy to jagnię jeszcze wybierali, ja się dobrze czułem. Ale kiedy już to Jagnię prowadziliśmy, a potem byłem świadkiem, jak, jak rzeźnik je zażyna, apetyt mi odszedł. Usłyszałem taki cichy, wewnętrzny głos, który mówi i przypomina scenę z ukrzyżowania Jezusa, o której mówi prorok Izajasz, jak Jagnię był na rzeź prowadzony. To było przerażające. To jagnię jakby wiedziało doskonale w jakim celu je wybieramy i co będziemy z nim robić. Zamilkło. Tak jak Jezus zamilkł. Ale było przerażone. Wiecie dlaczego mówię o tych obrazach? Bo kiedy mówimy o uwolnieniu, to musimy wiedzieć, że Jezus przyniósł wolność. Amen. Szatan przychodzi, aby zażynać nasze życie. Więc każdy nauk, kiedy mówimy o nałogach, niektórzy mi zadają pytanie, pastorze, czy człowiek zniewolony nałogiem może mieć demona, albo może to być demoniczne podłoże? A ja odpowiadam zawsze w ten sposób. Czy Bóg daje dobre rzeczy? Czy Bóg daje nauk? Czy Bóg sprawia, że człowiek zaczyna pić alkohol i być związany tym alkoholem, albo zaczyna brać narkotyki, żeby mu się lepiej działo. Czy to są rzeczy, które pochodzą od Boga? Nie. Więc jeżeli nauk nie jest od Boga, to są tylko dwie siły, które istnieją we wszechświecie. Reprezentowana przez Boga działająca w Duchu Świętym tak, czy przez Ducha Świętego, którego władcą e, określa się jako król królów i Pan Panów. To jest Jezus Chrystus, który włada i panuje w królestwie Bożym i jest drugie królestwo, które jest królestwem ciemności. I w tym królestwie ciemności włada kto szatan. W przeciwnik, który, zwiezie, który, który jest przeciwnikiem Boga. Zobaczmy, co mówi nam apostoł Paweł, kiedy mówimy o tych dwóch królestwach na moment, w liście do Kolosan, e, gdzie jest powiedziane, że Bóg wyrwał nas z mocy, jest to rozdział pierwszy, werset trzynasty. Wyrwał nas. Skąd? Z czego? Z mocy czego? Ciemności. I przeniósł nas do królestwa syna swego umiłowanego. Więc, kochani, istnieją dwa królestwa. Królestwo ciemności, o którym mówi nam pismo, i królestwo światłości. Królestwo ciemności jest zarządzane, czyli władcą tego królestwa jest szatan. A królestwo światłości to jest królestwo Boże, którego władcą jest Jezus Chrystus. Tylko różnica między tymi królestwami jest zasadnicza. Ponieważ w tym królestwie ci, którzy są w królestwie ciemności, mają inny status niż ci, którzy są w królestwie światłości. Ale zanim o tym powiem, zobaczmy jeszcze na to trzecie słowo, czyli zażynać i wreszcie wytracać. Co znaczy słowo wytracać? Widzicie, o ile słowo kraść oznacza, że jesteśmy pozbawieni czegoś, o tyle <laughs> wytracenie oznacza nie nieunicestwienie. Wytracenie oznacza unicestwienie, a więc, a więc kiedy człowiek jest zniewolony, kiedy, kiedy jest pod wpływem demonicznym, to jest to równia pochyła do tego, aby jego życie zostało zatracone, aby jego życie zostało zgubione, unicestwione. Wiecie, kiedyś wiozłem w 99 roku ze swoją żoną, wieźliśmy zwiniętego z ulicy alkoholika. Na ogół nie, nie, nie bierzemy ludzi z ulicy, tak żeby ich samochodami wozić od razu, ale ten człowiek akurat był inwalidą, i ten człowiek przychodził do zboru od czasu do czasu, siadając z tyłu. Podczas nabożeństwa był to bezdomny człowiek i e, ogrzewając się, zwłaszcza zimą, ogrzewając się w kaplicy, potem dostając jakiś posiłek, wychodził i potem znowu wracał. I pewnego razu miał na imię Jasiu. Ja mówię: Jasiu, czy ty masz zamiar tak długo funkcjonować? Czy ty chciałbyś w końcu, aby twoje życie się zmieniło? Jasiu mówi do mnie: Pastorze, ja jeszcze nie jestem gotowy. Ale kiedy Jasiu został pobity, przyszedł do zboru i mówi: Pastorze, ja już tak dalej nie chcę żyć. Ja mówię: Jasiu, to dzisiaj jedziemy do ośrodka. Zadzwoniłem do pastora Urbaniaka. Mówię: Zbyszek, czy miałbyś miejsce dla takiego i takiego człowieka? On mówi: Wiesz, no, nie bardzo, bo u nas trzeba czekać, ale mam. Mogę coś zrobić. Jeżeli jest taka potrzeba, przywieź go. Wziąłem Jasia, zapakowaliśmy z żoną do samochodu. Była zima, ale trzeba było okno otworzyć. Bo wierzcie mi, te 36 kilometrów to była najdłuższa droga w moim życiu, jaką przebyłem. Ale z drugiej strony byłem szczęśliwy. I wiecie, ten człowiek jechał. Z tyłu i cały czas mówił tak, pastorze, picie albo życie. Pastorze, no co chwilę, ja już mówię, Jasiu, ja wiem, pamiętaj, trzymam Cię za słowo. Jasiu dalej, pastorze, picie albo życie. Zawiozłem Jasia do ośrodka. I był finał tragiczny, bo Jasiu po trzech dniach z tego ośrodka na własną prośbę wyszedł. I zginął. I dzisiaj już Jasia nie ma pośród żywych. Widzicie, czasami świadectwa mają też tragiczny koniec. Bo szatan w Królestwie Ciemności przychodzi, aby wytracić. On nie przychodzi ze swoimi demonami, aby nas pogłaskać. Na moment, w pierwszym momencie jest świetnie. Jest super. Ale to jest tylko uda. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus był na pustyni, przyszedł szatan i zaczął Pana Jezusa, Syna Bożego, kusić. I Ewangelista Mateusz bardzo dobrze to opisuje w czwartym rozdziale swojej księgi Ewangelii, Ewangelii i, i mówi, że szatan w pewnym momencie pokazał Jezusowi bogactwa całego świata, królestwa, i powiedział: Jeśli mi złożysz pokłon. To wszystko będzie Twoje. Pokazał Mu całą łudę. Ale Pan Jezus nie dał się. Trzykrotnie za każdym razem odpowiadał, albowiem napisane jest. I widzisz, szatan przychodzi ze zniewoleniem, aby Ciebie okraść z rodziny, ze szczęścia, z życia aby przynieść cierpienie i aby przynieść zatracenie, wytracenie, unicestwienie. I kiedy wracamy do tego, do tego królestwa, o którym mówię, to królestwo ciemności charakteryzuje się tym, o, ono jest doskonale zorganizowane, ale myślę, że to nie jest czas, żebym tutaj teraz dokładnie przedstawiał jego strukturę, natomiast ważne jest to, co chciałbym teraz powiedzieć, że obywatele tego królestwa, obywatele tego królestwa nie mają statusu ludzi wolnych. Obywatele królestwa ciemności nie mają statusu ludzi wolnych. Jeżeli mi nie wierzycie, to uwierzcie pismu i zaraz sprawdzimy, czy tak się rzeczy mają. Otwórzmy list do Efezjan, rozdział drugi. Otóż apostoł Paweł w wersecie drugim, w rozdziale drugim w liście do Efezjan pokazuje tak naprawdę, kim jest człowiek żyjący bez Chrystusa. Więc obywatele królestwa ciemności to są ludzie, którzy żyją bez Chrystusa. I werset drugi powiada, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując, zobaczcie, władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Więc on działa, on rządzi, tak? A ludzie, którzy są w tym królestwie, naśladują go w całym tym jego zepsutym, możemy tak nazwać, świecie. I w związku z tym obywatele Królestwa Ciemności, wybaczcie za to określenie nie są ludźmi wolnymi, tylko są naśladowcami, a ja bym powiedział bardziej dosadnie że są niewolnikami. Są niewolnikami, więc mają status niewolników. Kiedy jesteś związany nałogiem, masz status niewolnika, bo nie możesz kierować swoim życiem, to prawda, Andrzeju? Kiedy jesteś związany nałogiem, to nie masz statusu wolnego człowieka, tylko jesteś niewolnikiem tego nałogu. Kto z Was jest tutaj po raz pierwszy? Dużo Was przyjechało. Czy to, co ja mówię? Na temat nałogu. Zgodzisz się z tym? To jest prawda. Szatan ma wiele instrumentów po to, aby związać człowieka. Ma wiele sposobów, aby związać człowieka. W Królestwie Ciemności to On decyduje o tym, co będziesz robić. To On decyduje o tym, jak się będziesz zachowywać. To On decyduje o tym, co będziesz mówić. W Królestwie Ciemności On ma całą armię demonów, która jest na jego usługach. Jest to zhierarchizowana shier struktura, która jest bardzo dobrze zorganizowana i bardzo, można powiedzieć, e, precyzyjnie działająca. I przebiegła. On zawsze przychodzi na początku, dając ułudę, złudzenie. Jakichś wielkich rzeczy, ale to nigdy nie kończy się dobrze, bo Jego celem jest Ciebie okraść, Jego celem jest Ciebie zarżnąć i Jego celem jest Ciebie wytracić. Zgodzicie się z tym? Tak jest napisane? Dlatego Pan Jezus przyszedł, aby zniweczyć wszelkie dzieła diabelskie. Pan Jezus przyszedł. Aby dać człowiekowi wolność. Pan Jezus przyszedł, aby człowieka uratować. Halleluja! Halleluja! Pozwólcie, że na zakończenie tej sesji powiem świadectwo. Teraz świadectwo z pozytywnym zakończeniem. Czy tygodnie temu, podczas naszego niedzielnego nabożeństwa, na sam już po wszystkim, kiedy witałem się z ludźmi, podeszła do mnie matka z synem. Syn około 27-8 lat. Matka kiedyś ze swoją teściową, która już nie odeszła do pana, przychodziła do zboru, a teraz pojawiła się po wielu latach i mówi, że chciałaby porozmawiać. Ale mówi to, nie przyszłam w swojej sprawie, przyszłam w sprawie swojego syna, a właściwie to jego żony. Okazuje się, że ta kobieta jest w szpitalu, jest w ciąży i ma odklejone łożysko. I grozi jej i dziecku śmierć. Lekarze nie dają szansy. Ten młody człowiek zapłakany prosi rozpaczliwie o modlitwę. Modlimy się. Modlimy się. Za trzy dni dostaje informację od tej niewiast, od matki, czy może się ze mną spotkać. Umówiliśmy się na, na dzień w tygodniu i ona mówi pastorze, stał się cud. Daria, bo tak ma na imię ta dziewczyna, wyszła ze szpitala. Łożysko się przykleiło. I dziecko nie jest zagrożone. To był cud. Ale to nie koniec historii. Ponieważ widzicie, diabeł przychodzi do naszego życia. I jedną z konsekwencji jego działania jest HIV. Możecie się domyślić. Nie będę wchodził w szczegóły życia tych ludzi, tak? Minęły kolejne dni i. Ubiegłą niedzielę, 1 czerwca, podchodzą do mnie i mówią, pastorze, stała się rzecz straszna. Okazuje się, że ona ma wirusa. Musimy jechać do kliniki, potwierdzić badania jeszcze raz. Ale pastorze, módlcie się. Modliłem się z nimi, z nią, on też miał, był zagrożony. Pierwszy wynik pozytywny. Ale wierzyłem i wewnętrznie byłem przekonany, że ta modlitwa została przez Pana wysłuchana, że Bóg chce tych ludzi uratować. To, co szatan chce zniszczyć, Bóg przychodzi, aby uratować. Mam SMSy nawet tutaj w tej komórce. Pastorze, jedziemy do Gdańska. Zaka meldowali mi co chwilę, gdzie są, robimy badania, lekarz źle to widzi, we wtorek dopiero wyniki. We wtorek wyniki, człowiek zapłakany, dzwoni, płacze do słuchawki, mówi, Bóg jest wielki, bo okazało się, że drugi wynik nie potwierdził wirusa. Halleluja! Oni oddali swoje życie Jezusowi momentalnie. To, co diabeł w życiu tej młodej osoby chciał zniszczyć... Jej życie, życie jej potomka. Jezus przyszedł i w jednej chwili co? Odmienił. To może uczynić i chce uczynić w Twoim życiu również. On chce dzisiaj dokonać tego samego w Twoim życiu. Jak masz na imię? Tomasz, Bóg chce w Twoim życiu dokonać przemiany. Ja znam człowieka, który jest podobny do Ciebie, który był recydywistą, który, który był alkoholikiem, którego rodzina leżała całkowicie już na samym dnie. A wiesz, kim on dzisiaj jest? Mną, bo ja już jestem uwolniony. Dawać... <noise> Paweł Jezusowi. I to jest świadectwo. I takich jak Ty, Bóg szuka. Amen. Bóg szuka. Hallelujah. Dlatego ja wierzę, że. Dzisiaj również uwolnienie jest dla Was. Wiecie, ja nie chciałem, mam, pastorze, wybacz, mam napisane uwolnienie, ale ja do nich chcę mówić nie teologię, tylko słowo mocy, bo mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Ja szanuję teologię, ale rozkochałem się w mowie o krzyżu, bo ona jest mocą Bożą. Amen? I uwolnienie tylko przez nią przychodzi. Amen? Haleluja. Oddajmy Bogu chwałę. Uh! Bóg jest wielki. Haleluja. Haleluja. Jeśli prawdziwie uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Widzieliśmy pod namiotami misji krajowej swego czasu, jak ten napis był w takim banerze w środku. Pastor Michał Chydzik pamięta, był głównym ewangelistą wtedy w tej misji. I zawsze kiedy głosiliśmy pod tym namiotem, ja mówiłem na ten, wskazywałem na ten werset. Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. A ja powiem dzisiaj, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz wyzwolenie. Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz uwolnienie Twojego życia. Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz jak Bóg, to, co jest dzisiaj, co ci zostało skradzione, jak Bóg to ci oddaje. To, co było, co było Twoim cierpieniem, co było Twoim bólem, jak Bóg to zagoi. I jak Bóg odbuduje Twoje życie, nie po to, aby je zatracić, ale po to, aby je pomnożyć. Amen? Hallelujah.